Remis w hicie, kolejki, piękne gole, czerwone kartki, dużo kontrowersji. Sporo się działo w szóstej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Przemek Ofiara, witam w nowym, kolejnym odcinku programu PKO Bank Polski Ekstraklasa. Raport, w którym oczywiście no, omówimy sobie to, co działo się w szóstej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Użyłem słowa omówimy, bo oczywiście nie będę robił tego sam. Ze mną w studiu jest Michał Skiba. Dzień dobry, to prawda. Dzień dobry, Michale. Tak, poza Michałem Skibą, tak, poza Michałem Skibą będą oczywiście eksperci, goście i będziemy sobie rozmawiać o tym, co dzieje się w Ekstraklasie i wokół niej, ale chciałbym zacząć oczywiście od tego, co musi być na początku naszego programu, czyli podsumowanie wyników szóstej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zaraz zobaczycie sobie planszę, oglądamy ją wspólnie. Jagiellonia Miedź, od tego meczu zaczęła się szósta kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia po wspaniałej bombie Nene wygrała 2-1. Legia Górnik, hit kolejki na remis. Legia w ostatniej chwili, w ostatnim momencie wyszarpała punkt. Piast, Gliwice, Stal Mielec w tym meczu. Nie było co zbierać. Piast rozbił Stalówkę, która się dobrze spisywała w tym sezonie do tego momentu, aż 4-0. Hat-trick Kamila Wilczka. Śląsk, Krakowia 1-1. Chyba zasłużony remis. W kolejnym spotkaniu Warta przegrała z Widzewem 0-1. W końcówce gol Patryka Lipskiego. Wisła 2-1 wygrała z Koroną. No, fantastyczny rajd Wisły Płock. Aż strach pomyśleć, co to będzie dalej. Czy Wisła będzie nawet mistrzem Polski? Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Radomiakiem, fantastycznym Radomiakiem w tym sezonie 0-1. Nie odbyły się oczywiście mecze naszych pucharowiczów, czyli Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. One zostaną rozegrane w innym terminie, ale najważniejsze jest to, żeby nasze kluby awansowały do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy, a tą kolejną fazą będzie oczywiście faza grupowa. Chwileczkę, Michał, porozmawiamy sobie o meczu Legii Warszawa. Chciałbym cię zapytać o Carlitosa, no bo Carlitos pojawił się na boisku w meczu z Górnikiem. W drugiej połowie no hit kolejki Legia Górnik. Carlitos sprowadzony przez Legię Warszawa za 300 tysięcy euro plus 100 tysięcy, że Carlitos sam dopłacił, żeby w Legii Warszawa grać. Przywitał się z pracownikami klubu, kupując kilka pizz i pizzę jedli pracownicy Legii Warszawa. Miłe przywitanie z pracownikami. Ale czy też miłe przywitanie z kibicami, jak sądzisz? Chyba też miłe przywitanie z kibicami, zwłaszcza, że kibice nawet zadedykowali mu już jedną małą przyśpiewkę na dzień dobry. Fajne wejście Carlitosa. Ogólnie zapamiętamy ten mecz z takimi fragmentami. 0-2 wejście Carlitosa, 2-2, chociaż sam Carlitos nie brał za bardzo udziału przy tych trafieniach, to jednak no, dał trochę nowej krwi, więc no, my czekamy na konkrety od Carlitosa, czyli gole, asysty, bo po to przyszedł do Legii. No właśnie, przerwę ci tutaj, bo wypisałem sobie, przez 3 lata był piłkarzem Panathinaikosu Carlitos i łącznie w koszulce z koniczynką na piersi 70 meczów, w których strzelił 18 goli. Średnio majerza, bym powiedział. Mówiło się wszechatańskie koniczynki, kiedy tak się mówiło o Panathinaikosie. No średnio, zwłaszcza, że w Legii strzelił 16 goli w jednym sezonie, a i tak te gole nie dały Legii mistrzostwa. On zapowiada, że teraz te gole mają dać mistrzostwo, no bo taki jest cel chyba właśnie Legii, żeby z Carlitosem i z Szozułę podbić Ekstraklasę. Fajny mecz z Górnikiem, więc fajnie jest zremisować 2-2, gdy się 0-2 przegrywa. To wtedy jest taka inna energia. Byłeś na meczu Legii z Górnikiem, przed programem sobie troszeczkę porozmawialiśmy, poopowiadałeś, jak fantastyczna atmosfera była na meczu, a jak ten mecz wyglądał od kuchni zobaczycie w materiale wideo, który specjalnie dla was przygotowali moi koledzy Kamil Heppen, no i właśnie Michał Skiba.
kto jest najlepszym napastnikiem Legii obecnie? A tego nie wiem, bo nie wiem, jak będzie grał Carlitos. Na razie tego... to mamy, nie wiem, Muciego napastnika, Rosołka i jednego chorego, tak? Ciężko powiedzieć, że będzie królem Celtów, ale no ma do tego szansę, że będzie grał w meczach Legii i będzie strzelać bramki. Czyli może. No musimy poczekać, no. Ale może poprowadzić Legię do mistrzostwa w tym roku? Może, tylko że to jest długa droga do tego, żeby Legia była mistrzem. Jeżeli jest w formie, to tak, no, na pewno brakuje nam dziewiątki. Jeżeli będzie grał, no to dobrze będzie. No. Pytanie, czy mamy pomysł, żeby wykorzystać napastnika, tak? Czyli... Bo na razie po dzisiejszym meczu nie widać, że mamy cokolwiek do zaoferowania. To jest zespół, musi być zespół niestety, a nie jeden człowiek. Natomiast jak widać po pierwszej połowie ani Josue, ani nasze gwiazdy... Nie mamy zespołu na razie. Nic nie wnoszą. Mam nadzieję, że jakoś tam wpłynie na pozytywnie na ten wynik, bo z przodu w tym momencie to jest mocno średnio. Nie spodziewasz się, że wejdzie na boisko dzisiaj? Myślę, że to byłoby niewychowawcze. Jest na ławce, rozgrzewał się. Wszyscy mówią, że przepracował cały obóz przygotowawczy. Wiem, ale mimo wszystko uważam, że no, za szybko, żeby wchodził. Na pewno wejdzie dzisiaj. Rozlewał się całą pierwszą połowę, więc na pewno wejdzie. Myślisz, że może odwrócić losy tego meczu? Tego meczu jeszcze nie, ale myślę, że jak zgra się z drużyną, to w kontekście tego sezonu będzie wartościowy. About Carlitos, because he came only 2 days ago, and today he went from the pitch for 30 minutes. Is he the improvement for the Legia squad? Is he gonna help you to win some championships in the actual season?
First of all, we are very happy to have Carlito with us. Carlitos with us, and he's a very good player. He come back at home, so he knew where he is. He knew the staff, the team, what represent Liga, this Helka. So he knew everything here. It's a very big plus for us. We are very happy, and today he showed like in 30 minutes that he can make a lot of difference. And yes, we are very happy for him, and I'm very happy for him, and he will improve more and more and help us to achieve our target. Tak jak widzieliście na wideo, sporo się działo na trybunach, Michał, ale sporo działo się też na murawie. Chciałem się zapytać o Josuę, no bo to jest taki piłkarz na pewno niejednoznaczny. Z jednej strony jest to piłkarz, który potrafi bardzo dużo, potrafi odwrócić w fantastyczny sposób losy meczu, jest świetny technicznie, ale po drugie, no czasami wychodzi z niego troszeczkę buractwa. Pewnie wiem, o czym mówisz, o tej sytuacji po karnym, gdy już Daniel Bielica został pokonany. Nie osądzać, czy tam faktycznie zaszło coś mocniejszego niż zwykły krzyk w twarz. Mówię też o sytuacji z Kubicą. Mówi się, Górnik twierdzi, że Kubica po prostu został opluty przez Josuę. No nie ma na to żadnych dowodów, ale no, mamy dwie sytuacje i w dwóch sytuacjach głównym antybohaterem jest Josuę. No to prawda, Josuę jednak ma swoje za uszami często i jednak chciałbym się skupił na tym, co on potrafi, i gdyby nie on, to by Legia tego losów tego spotkania nie odwróciła na pewno. I trzeba przyznać, że ciężko będzie powtórzyć ten wynik, jeśli chodzi o asysty, bo 15 w tamtym sezonie, teraz to nie będzie łatwe, ale może z Carlitosem faktycznie pewne drogi się otworzą. I Josuę będzie też grał tak jak w tamtym sezonie, tylko żeby się tak nie gotował, no bo to mu też zarzucano w tamtym sezonie, że zbyt często machał rękami, bo zbyt szybko się poddawał, gdy coś nie szło po jego myśli. Michał, porozmawialiśmy sobie o Legii Warszawa, o Górniku, o tym hicie kolejki, natomiast chciałem też porozmawiać z tobą, ale też z naszym wspaniałym gościem. Łączenie, tak? Mamy łączenia. O zespole, który nie grał w tej kolejce, ale zespole, który przez wielu ekspertów jest uważany w tej chwili za najlepszy zespół piłkarskiej ekstraklasy. Za chwilę przed wami Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam, dzień dobry. Panie Wojtku, proszę powiedzieć, czy tak sporo zachwytów na temat Rakowa Częstochowa. Wszyscy zachwycają się i mówią, że to jest najlepszy zespół ekstraklasy w tej chwili. W tej chwili przyjemnie czyta się te peany. Myślę, że spokojnie jeszcze z takimi ocenami, bo pewnie spojrzymy w tabelę, to zobaczymy Wisłę Płock i wszyscy powinniśmy patrzeć z uznaniem na to, co się dzieje w chwili obecnej w Płocku. Wiadomo, że my nie wszystkie mecze rozegraliśmy. Robimy wszystko, żeby przygotować się dobrze do meczu rewanżowego w Pradze. I myślę, że po tym meczu, jeżeli on będzie przebiegał podobnie jak ten pierwszy mecz w Częstochowie, to będziemy mogli mówić o Rakowie naprawdę w samych superlatywach. Panie Wojtku, ja mam teraz do pana pytanie. Bardzo mi miło, że się widzimy. Czy pan jest tym głównym człowiekiem od tonowania nastrojów, bo kiedy z panem nie rozmawiam, to pan zawsze tonuje nastroje. I tak jest teraz nawet. No nie wiem, no nie ma takiego podziału wewnętrznego, że jest jakiś specjalista od tonowania nastrojów, ale no spokojnie, no nie możemy też dać podnosić się emocjom. Dzisiaj jest poniedziałek, jeszcze do czwartku wiele dni, wiele godzin, i jeżeli byśmy już dzisiaj byli rozemocjonowani, to ten czwartkowy mecz, myślę, moglibyśmy nie dotrwać wszyscy. Ja chciałem zapytać, panie Wojtku, o ekstraklasę jednak też, bo pojawiają się głosy i trudno nie zauważyć, że troszkę rozgrywki europejskie, nie wiem, czy dobrego sformułowania użyję, ale wysysają siłę z naszych piłkarzy naszych klubów. No bo tak jak Raków gra świetnie w Lidze Konferencji Europy, tak jak Legia w zeszłym roku grała świetnie w Lidze Europy, tak jak Lech Poznań pewnie awansuje do Ligi Konferencji Europy, no tak, w lidze idzie dużo, dużo słabiej. Skąd ten problem polskich klubów w lidze przy jednoczesnym graniu w europejskich pucharach? Ja myślę, że każdy z tych przypadków jest trochę inny i każdy by trzeba pewnie analizować indywidualnie.
My, jedna uwaga, my jeszcze nie jesteśmy jako Jaków w lidze konferencji, na razie to eliminacje, więc spokojnie róbmy wszystko, żebyśmy w tej lidze byli. Natomiast pewnie to pytanie bardziej należałoby skierować do Lecha czy do Legii, bo myślę, że Legia już swoje jakieś wnioski po zeszłym sezonie wyciągnęła i pewnie to tak szybko taka sytuacja by się nie powtórzyła. Natomiast ja patrzę na Raków, pewnie jakiś niedosyt pozostaje, bo w meczu choćby z Jagiellonią graliśmy dobrze, do pewnego momentu bardzo dobrze i te stracone dwa punkty na pewno nas w jakiś sposób bolą. Mecz w Zabrzu to też nie był taki mecz, w którym zagraliśmy jakieś wyjątkowo słabo i zostaliśmy spłamszeni przez Górnika, ale tej zdobyczy punktowej wówczas nie było. Pewnie najważniejsza to jest kwestia przygotowania odpowiedniej głębi składu i odpowiedniej jakości zmian, które mogą być wykonane. My nad tym mocno pracowaliśmy, żeby ta głębia składu była, żeby ta kadra była silna i wyrównana. Pewnie nie jest jeszcze idealna, ale też jeszcze chwila do zamknięcia okna jest, jeszcze na pewno coś będziemy myśleć, żeby tą kadrę wzmocnić, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli ten czwartkowy wieczór okazałby się dla Rakowa szczęśliwy i bylibyśmy po dobrym meczu w Pradze i po awansie. To zanim jeszcze porozmawiamy o tym meczu w Pradze, właśnie porozmawiajmy chwilę o sytuacji kadrowej. Czy to prawda, że nowy wahadłowy jest już w drodze do Częstochowy? Bo takie chodzą słuchy. Nie. To znaczy być może jakiś wahadłowy jest w drodze i może kiedyś dojedzie do Częstochowy, ale raczej na Jasną Górę, żeby odwiedzić duchową stolicę Polski, ale na chwilę obecną według mojej wiedzy żaden wahadłowy za adresem na Libanowskiego nie jedzie i do klubu nie dotrze w najbliższym czasie. To skoro jesteśmy, panie Wojtku, przy transferach, to trudno nie zapytać o Vladana Kovacevicia, no bo ciężko znaleźć pewnie piłkarza w polskiej ekstraklasie, któremu się oko nie zaświeci na myśl o ofercie z Benfiki Lizbona. Tak, ale przede wszystkim najważniejsze jest zdrowie Vladana i to jest coś, co nas najbardziej w chwili obecnej interesuje i robimy wszystko, żeby Vladan jak najszybciej był w pełni dyspozycji. Nie dalej niż 10 minut temu z nim rozmawiałem, czuję się dobrze, ale nie rozmawialiśmy o transferze wychodzącym, bo spokojnie, my wiemy, jaką wartość dla nas przedstawia Vladan i wiemy doskonale, że to jest zawodnik, który może nam mecze wybronić i dlatego nie jesteśmy wcale zmuszeni do tego, żeby myśleć w chwili obecnej o transferze. A proszę powiedzieć, w jaki sposób chcecie utrzymać w zespole Iwiego Lopeza? No bo teraz się udało, teraz podpisaliście z nim nowy kontrakt, no ale jeżeli będzie tak dobrze grał Iwi Lopez i wciąż będzie najlepszym piłkarzem ekstraklasy, no to ja jestem przekonany, że on jest na szczycie listy transferowej wielu klubów zagranicznych. To pierwsze pytanie o Iwiego Lopeza, a drugie, ile trzeba zapłacić, żeby Iwiego Lopeza kupić? Nie odpowiem na drugie pytanie, bo to pytanie, jakie oferty, na jakie kwoty by wpłynęły, bo my zawsze mówimy o tym, że taka oferta po pierwsze musiałaby satysfakcjonować zawodnika, jeżeli chodzi o kierunek i warunki indywidualne i nas, jeżeli chodzi o warunki finansowe. Ale to ciężko, żebym ja dzisiaj jakąkolwiek kwotę rzucał w przestrzeń, żeby dawać asumpt do jakichkolwiek dywagacji czy ofert, które miałyby do nas wpłynąć. Natomiast jeżeli chodzi o samego Iwiego, to ja to też podkreślam kolejny raz. Iwi naprawdę dobrze się czuje w Częstochowie. Jest tutaj gwiazdą, jest tutaj uwielbiany przez tłumy. Jest lokalną, bo nie byli sobie celebrytą, ale osobą, która gdziekolwiek się pojawia, to od razu wzbudza zainteresowanie. I tutaj w Częstochowie po prostu czuję, że to jest jego miejsce na ziemi na chwilę obecnej. I nie jest tak wcale, że w chwili obecnej przegląda atlas świata i szuka, gdzie kolejne jego miejsce miałoby być. Panie Wojtku, czy wynik Slavia Praga Pardubice 7-0 to wynik, który spędza sens powiek teraz? Nie, w ogóle wyniki piłkarskie nie spędzają stu spowiek, więc spokojnie. Patrzyłem na ten wynik. Wydawało mi się to prawda 6-0, ale skoro pan mówi 7, to może i 7. Ale tam też jakaś czerwona kartka. Każda sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana, my do tego meczu podchodzimy bardzo poważnie i na pewno żaden wynik ligowy nie jest w stanie wytrącić nas z tego, co chcemy zrobić. Jeszcze tak na koniec, panie Wojtku, chciałem zapytać o ten mecz ze Slavią i czy są przewidziane jakieś specjalne premie za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Nie wiem, może też szefostwo klubu pozwoli na czeskie piwo wyskoczyć piłkarzom w Pradze po meczu.
To już trener musiałby wyrazić zgodę, bo na pewno ja mogę wyrazić zgodę zarządowi i radzie nadzorczej na takie piwo i chętnie ich zabiorę w Czechach, ale jeżeli chodzi o premię, to też cały czas podkreślam, że ja bym nie sprowadzał piłkarzy tylko do tego, że oni myślą tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy dla chłopaków, a rozmawiam z nimi dość często. Jest to bardzo fajna okoliczność, żeby tam awansować, żeby się móc pokazać w Europie, żeby móc pograć z przeciwnikami już nieanonimowymi, czy naprawdę w jakiejś uznanej marce. I wielu chłopaków przez ten pryzmat patrzy i to ich bardziej stymuluje niż największa nawet jakakolwiek premia, która miała być przyznana za awans. Panie Wojtku, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i cóż, trzymamy kciuki mocno przed czwartkiem. Życzymy powodzenia. Dziękujemy. Oby tak było. Powodzenia. Trzymajcie się. Tyle przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa Wojciech Cygan. A teraz proponuję, Michał, zejść troszeczkę na ziemię i wrócić do naszej piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Miedź, Olaf Kobacki. Z czymś ci się kojarzy to nazwisko? No, kojarzy mi się tylko z wielkim pudłem, bo wszyscy, którzy się interesują ekstraklasą, dużo nas jest, to pudło widzieli. No tak nam się rozpoczęła ta szósta kolejka w piątek i no, mamy to teraz na ekranie. Trzeba naprawdę mocno się postarać, żeby nie trafić. Trzeba by się postarać, ale to jest też dziwna sytuacja, bo Kobacki był rozrywanym zawodnikiem w okienku transferowym. Chciał go Raków Częstochowa, chciał go Lech Poznań, chciał go Śląsk, wylądował w Legnicy. Całkiem nieźle prezentował się w Arce Gdynia w poprzednim sezonie. Natomiast to jest wychowanek szkółki Atalanty Bergamo. On sam mówił, że miał zaproszenia do pierwszej drużyny, że na treningach walczył z Murielem Iliciczem czy Rusłanem Malinowskim, świetnym Ukraińcem. Natomiast teraz nie pokazał klasy. Okej, no to zagranie się nie udało, ale pamiętajmy, że będziemy chwalić zaraz Dawo z Wisły Płock, który w pierwszej kolejce PKBP Ekstraklasy no także nie strzelił na pustą bramkę w meczu z Lechią Gdańsk, który Wisła tak. Gra 3-0, więc można nie strzelić na pustą bramkę, a później grać świetnie. Pamiętam, jak Cristiano Ronaldo nawet kiedyś w barwach Manchesteru United nie trafił na pustą bramkę, miał chyba jeden z lepszych sezonów chyba w swojej karierze wtedy. Michał, krytykujemy oczywiście Kobackiego za to pudło, no ale był też w tym meczu piłkarz Jagiellonii, który w piłkę trafił i to bardzo dobrze trafił. Nene, piękna kolejna piękna bramka, zresztą druga, najpierw w Częstochowie, teraz u siebie. To jest zawodnik sprowadzony z portugalskiego Santa Clara. Co ciekawe, przez 3 sezony w tym Santa Clara nie strzelił żadnego gola i tutaj w Polsce od razu 2, czyli to pokazuje, że ten poziom polskiej ligi może być troszeczkę słabszy jednak, skoro mu tak się udaje, czy to po prostu szczęście Nene? Jak to oceniasz? No, niektórzy już zaczynają porównywać Nene z tym Nene, które kiedyś grało w Paris Saint-Germain. Oczywiście z takimi porównaniami bym poczekał. Albo zna nim. Albo zna nim. No to jest już większa zabawa słów, którą czasem stosujemy w gazetowych wydaniach z Super Expressu w sporcie. Dwa piękne gole no i wyszarpane punkty przez Jagiellonię. Ja tylko bym pochwalił Miedź, że do momentu straty zawodnika naprawdę fajnie się prezentowała, później to się wszystko posypało, także trzeba dalej czekać na eksplozję tej Miedzi Wojtka Łobodzińskiego. Na to czekam, a Jagiellonia, chwała im za grę do końca. Kolejny mecz to Wisła Płock, Korona Kielce, o nim chcemy troszeczkę porozmawiać, a w szczególności o dwóch piłkarzach, Michał. Ja bym chciał troszeczkę o Dawo, ponieważ Dawo wyrasta na naprawdę najlepszy transfer w tym sezonie, w tym okienku Ekstraklasy. Piłkarz sprowadzony z Hiszpanii, ale już w bardzo dobrym, ale wciąż w bardzo dobrym wieku piłkarsko. To nie jest piłkarz 33-4-letni, tylko ma 27 lat. W latach 2020-2022 grał w zespole Ibiza, grał na Ibizie. No, trudno sobie tu wyobrazić, że ktoś chce nagle z własnej woli zamieniać piękną Ibizę na Płock. Ulubione miejsce na wakacje Leo Messiego i Luisa Suareza. Tak. A nie tutaj, do gry. No ale wygląda to, że w Płocku jest fajnie i Dawo wybrał Płock. W Segunda Division strzelił 12 goli przez te 2 lata gry w zespole Ibiza. Natomiast w Wiśle już po 6 kolejkach ma już 5 trafień. Jest współliderem strzelców razem z
Rafałem Wolskim, a ty chcesz troszeczkę o Wolskim chyba porozmawiać. Ja bym w ogóle przyjrzał się tym, jak efektywnie w ofensywie są piłkarze Wisły Płock, bo sobie wynotowałem za ekstra stat, że Damian Rasak to jest gol i asysta co 55 minut, Wolski co 62 minuty, Christian Valo 68 minut i dawał 74 minuty. 18 goli w 6 kolejkach, no to ostatni raz co Wisła Kraków w sezonie 2004-2005 miała po 6 kolejkach 22 gole, a więc nikt później po Wiśle Kraków nie miał aż 18 trafień po 6 seriach gier. I dla Wisły Płock już 8 różnych piłkarzy strzelało gole, a w całym sezonie tamten Wisły Kraków tylko 12 strzelało gole, więc ten wachlarz ofensywny Wisły Płock jest imponujący i wołamy znowu selekcjonera chyba Czesława Michniewicza, żeby chyba się przyjrzał bliżej Rafałowi Wolskiemu. Nie, chyba oczywiście widzi. Ja zdaję sobie sprawę, że selekcjoner ma oko na Rafała Wolskiego i na każdego, kto w Ekstraklasie się wyróżnia. Wielkie rzeczy, przynajmniej na razie w tym sezonie Ekstraklasy robi Radomiak. Radom drugie miejsce, 11 punktów. Radom jedną z rewelacji tego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Zapytajmy, jak to się robi. Tak, za chwilę zapytamy, jak to się robi. Mamy połączenie z kapitanem tej drużyny. Leandro jest już na łączach. Za chwilę rozmowa z kapitanem Radomiaka Radom. Cześć, Leandro. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Leandro, chciałem na początek ciebie zapytać, czy w Radomiu na ulicy Żeromskiego, bo to ten taki główny deptak w Radomiu, to piłkarze Radomiaka mogą sobie spokojnie przejść, czy co 2 metry są zaczepiani przez kibiców z prośbą o zdjęcie? Zależy. Na pewno po meczu było ciężko przejść spokojnie, ale tak na co dzień, no zależy, tak? Godzinę, ale mamy naprawdę dużo, zdjęcie robimy dużo, zawsze wiadomo, pytają o Radomiaku jako klub, więc dużo pozytyw z tego jest. Leandro, mamy do ciebie pytanie, w czym tkwi sekret tego początku sezonu? Czy ty potrafisz nam wytłumaczyć? Nie zrozumiałem pytania. Skąd wzięła się tak bardzo dobra forma u was na starcie tego sezonu? No bo naprawdę patrzy się na Radomiak z przyjemnością. Rozumiem. Tak naprawdę mogę powiedzieć, przez ostatnie 4 mecz ze sezonu, jak Mariusz Lewandowski przyjął klub, to chciał pokazywać swoją filozofię, swój styl gry. I ta praca nie zaczęła teraz, tylko przed ostatnim sezonów. Okres przygotowany mieliśmy naprawdę bardzo mocny. Do tej pory mocno trenujemy. Za każdy tydzień, co mija, to on pokazuje, co jeszcze musimy poprawić, co i jaka nasza gra ma wyglądać. Więc ja uważam, że to jest bardzo ciężka praca. Leandro, jak tak się patrzy na grę Radomiaka, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to z przodu w ataku ta brazylijska przebojowość, a w obronie twarda polska silna obrona. To właśnie jest to takie połączenie tej brazylijskości z polskością, to połączone w jedno daje siłę Radomiaka? Zgadzam się. Ja uważam, że na razie że bardzo dobrze pracujemy od początku z tyłu, tak? Ta barierka językowa, akurat nawet się śmiejemy w szatni, że Polacy pomału uczą po portugalsku, to jest to samo jak Brazylijczyków, czy Portugalczyków też uczą pomału po polsku. A szczególnie dużo rozmawiamy przede wszystkim na boisku, czy na treningi, poza boiskiem też. I tu zauważam, że przede wszystkim to jest bardzo ważne komunikacja. Bardzo dobrze pracujemy defensywnie i ofensywnie, jak na razie wygląda, rezultat jest, tak? Potrafimy strzelać i daje naprawdę Radomiak 3 punkty. Właśnie, Leandro, jak ty się odnajdujesz w tym nowym stylu gry Radomiaka, takim bardzo ofensywnym? No bo to jest Radomiak, który zachwyca wszystkich. Tak naprawdę mi to pasuje. Jestem zawodnik ofensywny. Dziewaliśmy się tej odpowiedzi. Aczkolwiek wczoraj mieliśmy bardzo dużo zadań defensywnych. Po prostu wykonywaliśmy co trwaliśmy cały tydzień, że będzie bardzo ciężki mecz. Musimy dużo pomagać defensywnie i przede wszystkim jak odbieramy piłkę, no wiadomo, jak najbardziej po prostu swobodę do przodu i wykorzystać swoje umiejętności, tak? Uważam, że nie otworzyliśmy wczoraj aż tak dużo sytuacji, ale uważam, że byliśmy skuteczni wczoraj.
i tak naprawdę dał nam 3 punkty. I tak jak ja mówię na początku, ta praca defensywnie i ofensywnie, najważniejsze po prostu, że dało 3 punkty Radomiaka wczoraj. Wspomniałeś, Leandro, o tym meczu z Lubinem. No, powiedz, czy była ta was taka w środku chęć rewanżu? No bo ostatnio to Zagłębie Lubin was mocno stłukło, 6-1 się skończyło. No a po drugie to był troszkę inny mecz ten Zagłębiem niż jeszcze poprzedni z Lechią Gdańsk, bo z Lechią to mogliście wygrać nawet 6-7 bramkami, to nikt by się nie zdziwił. A tutaj 1-0, zupełnie inne spotkanie. No Zagłębie chyba mocniejszy rywal od Lechii jednak. Tak, zgadzam się, bo ponieważ to jest najbardziej bolała ta porażka u siebie w Zagłębie Lubin 6-1, aczkolwiek nie pamiętam w taki rezultat. Przed wszystkim to trener naprawdę nakręcał cały tydzień, że przed wszystkim, jeżeli nie wygramy weszło 15, to ma być tam walka, ma być koncentracja od początku do końca. Lechia Gdańsk grał tutaj u nas bardzo twarde, bo też wiem, jaką umiejętność Lechia Gdańsk ma zespołowy. Ja uważam, że całkowicie wyglądał inne mecze z Zagłębiem Lubin, a przed wszystkim uważam, że Zagłębie Lubin w tym sezonie jest mocniejszy niż przed sezonem. Więc tak jak mówię, wczoraj nasza praca, przez cały tydzień, co pracowaliśmy, zrealizowaliśmy bardzo dobrze i dał nam 3 punkty. Z tego powodu musimy bardzo się cieszyć, bo na samym powrót do Radomia każdy zawodnik był zadowolony, bo każdy miał swoje zadanie i każdy wykonywał swoje zadanie jak najlepiej. Latem do Radomia przyszedł nowy trener od przygotowania fizycznego, Michel Huf, twój rodak zresztą. Jak dużą rolę on odegrał w tym sukcesie Radomiaka, jakim jest start tego sezonu? Czy to dzięki niemu macie aż tyle siły, bo naprawdę wyglądacie fizycznie świetnie? Czy dzięki jemu? Na pewno poprawił nam fizycznie, tak? Też nie ma co ukrywać, a przede wszystkim to jest Brazylijczyk, które, no wiadomo, też jestem Brazylijczyk i tutaj dużo Portugalczyków jest Brazylijczyków, więc potrafimy z nim bardzo łatwo się dogadać. Nie ma co też się ukrywać, że teraz na treningu jest dużo intensywności, dużo więcej biegamy i na to przykłada tak na mecie, nie? Czujemy się z tym dobrze. Wiadomo, że cały czas, co tydzień jest kolejne nowe etapy, kolejne nowe prace. Nie ma odpuszczenia w ogóle. No wiadomo, w niektórym momencie nie będziemy też ukrywać, że za dużo pracy wykonujemy i czasem jest też zmęczenie. Ale wiadomo, zawsze tutaj trener od motorycznie, ci trener pierwszy zawsze z nami pogada, czy jeszcze coś dokładać, czy już coś odpuszczać. Więc też dużo rozmawiamy na treningu. Ja uważam, że to jest tak szczerze też z sukcesu. Leandro, jeszcze chciałem cię zapytać o trenera Lewandowskiego, bo wiadomo, na boisku grają piłkarze, ale bez dobrego trenera dobrej drużyny z pewnością nie będzie. To pierwsze pytanie o trenera, jak dużą zasługą Lewandowskiego są wasze dobre wyniki? A po drugie, jak bardzo wymagającym trenerem jest trener Lewandowski? Na przykład, nie wiem, 2-3 minuty spóźnienia na trening, to już lecą kary? Nie 2 minuty, to po prostu jeżeli jest zbiórka 11, to jak już jesteś 11 i 1 sekund, to już edukacja jesteś. Więc tutaj dyscyplinę trzyma bardzo krótko, aczkolwiek ja uważam, że to jest bardzo dobry, nie ma tutaj co oszukiwać. A szczególnie na pewno on ma bardzo duży wpływ na nasze granie, swobodę, jaką w ogóle daje nam do przodu. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. I tu też w treningu, co prowadzą, po prostu trzeba dużo myśleć, cały czas być skoncentrowany, bo u niego naprawdę jest dużo dyscypliny i uważam, że na razie efekt przynosi na boisku, to widać, więc nie będziemy narzekać, bo po prostu wynik to jest najważniejsze i to się liczy. Leandro, czy kibice już przypominają, że mecz z Koroną to jeden z tych ważniejszych meczów w tym sezonie? Po wygranym meczu już po prostu wspominał, że sobota tylko zwycięstwo. No wiadomo, ja już tutaj jestem 10 lat, mam bardzo dużo znajomych, wiem co ten mecz oznacza tak szczerze dla Radomiu, tak? Więc wiadomo, że będzie bardzo kolejny ciężki mecz, będziemy mocno przygotować, przede wszystkim fizycznie i psychicznie, aczkolwiek u siebie jesteśmy, na pewno będziemy grać ofensywnie i będziemy walczyć o 3 punkty, bo to jest nasz cel. A powiedz jeszcze, Leandro, czy szykujecie jakieś dodatkowe ochraniacze na piszczele, bo wiadomo, jak to się gra z Koroną Kielce. Grube deski. Ja bym po prostu będzie starał być szybciej niż obrońcy, żeby oni nie trafili. Leandro, dziękujemy bardzo, życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo.
Ja też się dziękuję. Wszystkiego dobrego wam i dużo zdrowia wam życzę. Dużo zdrowia. Do widzenia. Przejdziemy sobie, Michał i drodzy widzowie, do kolejnej naszej kategorii, a to jest kategoria bohater i antybohater. Bohaterem w tej kolejce trudno było wskazać, Michał, kogoś innego niż Kamila Wilczka. Kamil Wilczek jest na troszeczkę innym, bo mówiłem o Dawo, o świetnym transferze, na troszeczkę innym etapie kariery, no bo ma już 34 lata. Wrócił po 6,5 roku przerwy do Piasta Gliwice. Pomiędzy była Dania, pomiędzy była Turcja, były też Włochy, nieudana przygoda we Włoszech. Natomiast rozstrzelał nam się Kamil Wilczek. Pierwszy hat-trick... Trochę trzeba było czekać, no bo pierwsze kolejki to było bez goli Kamila Wilczka. Było bez goli. Pierwszy hat-trick po powrocie do Polski, a to jest przecież zawodnik, który gole strzelać potrafi, przyzwyczaił nas do tego. Król strzelców sezonu 2014, 2015, 20 goli wówczas. I teraz pytanie, czy Kamil Wilczek jest twoim zdaniem głównym kandydatem do korony Króla Strzelców? Oj, tak bym jeszcze nie przesądzał, ale być może, teraz mówię z pamięci, być może to jest jeden z ostatnich, jeszcze Marcin Robak, królów strzelców ekstraklasy z polskim paszportem, no bo później mieliśmy tych najlepszych strzelców z zagranicy. Dlaczego nie? Kamil Wilczek nawet mógł strzelić czwartego gola ekipie z Stali, ale piłka zatrzymała się na poprzeczce. Naprawdę huknął bardzo mocno Kamil Wilczek. Mówi, że to nie pierwsze gole Kamila Wilczka w ekstraklasie, wiadomo. To nawet nie pierwszy hat-trick. Nawet nie pierwszy. I to w barwach Piasta. Jeszcze po powrocie. Więc super gra Piasta, super gra Wilczka. No i słówko o Stali Mielec, że taki mecz chyba musiał się im w końcu przytrafić, bo wielu skazywało Stal na srogie lanie od początku sezonu, a dopiero do szóstej kolejki Stal prezentowała się świetnie. I teraz zdarzył się taki słabszy mecz, ale tam chyba nikt na alarm nie bije w Mielcu. No to przejdźmy, Michał, do antybohatera. Postawiliśmy tutaj na Ryszarda Jensena, obrońca Górnika Zabrze. Trudno było na niego nie postawić, no bo tak, najpierw faul w polu karnym, faul na Jędrzejczyku. Prawda jest taka, że gdyby nie było VAR-u, to tego faulu, ten faul nie zostałby pewnie odgwizdany. To VAR sprawia, że sędziowie widzą więcej, bo to było takie pacnięcie, to było takie dotknięcie mocniejsze Jędrzejczyka, które na pewno sędzia bez VAR-u by tego nie zauważył. Natomiast potem był faul na Karlitosie, dosyć brutalny i czerwona kartka. No, Finowie, można powiedzieć, nie mają ostatnio dobrej pasy, bo najpierw pani premier Finlandii Sanna Marin została przyłapana na harcach i tańcach, a teraz... Ale nie krytykujemy jej za to. Nie krytykujemy. Od razu nie krytykujemy. Natomiast Jensena krytykujemy za czerwoną kartkę, no bo i za sprokurowanie karnego, ponieważ zawalił Górnikowi wygrany mecz z Legią. Będę teraz bardzo szczery. Jak byliśmy na stadionie, to na początku nie wiedzieliśmy, dlaczego mecz jest przerwany i dlaczego sędzia sobie przypomniał o jakiejś sytuacji i pobiegł do nie do wozu VAR, ale do miejsca, gdzie ten VAR funkcjonuje na Łazienkowskiej. No tak, oczywiście ten karny był zasłużony i on musiał zostać podyktowany. No i tyle. No, Górnik Zabrze wypuścił z rąk gigantyczną szansę, by wygrać na Łazienkowskiej, bo naprawdę prezentował się bardzo fajnie, wykorzystał dużo błędów legionistów. Legię chwalimy za grę w ofensywie, ganimy za grę w defensywie. Mógł jeszcze nawet mocniej przycisnąć pedał gazu chyba Górnik w tym meczu. Być może byśmy nie mówili o tej kartce, o tym karnym jako takim punkcie zapalnym w tym meczu. Właśnie, ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do Jensena, do Fina, no bo tak przejrzałem sobie sociale Górnika Zabrze i w momencie, kiedy Jensen przyszedł do Górnika, został piłkarzem Górnika, no zaprezentowano go w socialach jednym słowem, czyli Tervetuloa, dzień dobry po fińsku. No, obawiam się, że całkiem niedługo pojawi się słowo hyvasti, a hyvasti to jest do widzenia. Albo kitos, czyli dziękuję. Dziękuję, podziękujemy. Tak. No nie wiem, czy będą mu dziękować, jeżeli tak dalej pójdzie. Natomiast po spotkaniu z Rakowem Częstochowa na przykład Jensen grał bardzo dobrze, więc na pytanie, czy to jest jednorazowy taki zły wyczyn Jensena, czy też to będzie się powtarzało, to przekonamy się. Poznajemy tych nowych piłkarzy. Tak naprawdę po 6 kolejkach, tak. Zwłaszcza jak ktoś przychodzi z Finlandii, a propos powiedzieliśmy 3 słowa po fińsku w magazynie Ekstraklasie, także to jest wyczyn. Musimy poczekać i sprawdzić, czy to jest wybryk, czy coś więcej. I wielka szkoda tylko, że Łukasz Podolski ten mecz opuścił z Legią.
Tak, no Podolski nieraz mówił, że VAR zabija piłkę. Zresztą po tym spotkaniu też to napisał. No, mocno bolą go te porażki w momencie, kiedy VAR o nich przesądza. No tak, ten remis może Górnik traktować jako porażkę. Ja się tylko zastanawiam, czy to faktycznie Łukasz Podolski prowadzi te social media, czy ktoś inny i tutaj. I tutaj jak kiedyś być może Łukasz będzie naszym gościem, to się zapytamy. No dobrze. Siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Za chwilę zobaczycie sobie planszę. Porozmawiamy chwilę o meczach najbliższej kolejki. No wracają pucharowicze. Wraca Lech Poznań, wraca Raków Częstochowa, które w szóstej kolejce z oczywistych względów nie grały. Zaczniemy od spotkania Górnika Zabrze z Jagiellonią. Piątek 18. Stal, Legia, Warszawa, Hit w Mielcu. Piątek 20:30. Sobota, Radomiak, Korona, Kielce, czyli derby, Radom kontra Kielce, Miedź, Lechia, sobota 15, sobota 17:30, Pogoń, Szczecin, Zagłębie, Lubin, sobota 20, Widzew, Wisła, Płock, niedziela, Krakowia, Warta, Poznań o 12:30, Śląsk, Wrocław, Raków, Częstochowa, niedziela o godzinie 15, Lech 17:30 w niedzielę z Piastem, Gliwice. Za chwilę wjedzie tabela Ekstraklasy, czyli to, co jest dla kibiców najważniejsze. Michał, proszę cię o krótki komentarz. Na szczycie Mazowsze rządzi. Na szczycie Mazowsze i reszta goniąca. Także zobaczymy, czy uda się to ten region zdetronizować piłkarsko. No, krakowska piłka by się przydała, ale tylko Krakowia jest. Ale chciałbym zauważyć, że na samym dole Miedź Legnica, już nie Lech Poznań. No to prawda, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że dużo pecha mieli zawodnicy Miedzi Legnica na starcie tego sezonu, mówiąc tak naprawdę w dużym telegraficznym skrócie. No dobrze, kończymy dzisiejszy program PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dziękuję bardzo Michałowi. Dziękuję. Dziękuję gościom, którzy z nami rozmawiali. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, dawajcie łapki w górę, oglądajcie kolejne odcinki naszego programu. Widzimy się po siódmej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.